Proszę Państwa, spotkaliśmy się tutaj z Państwem po to, żeby wyrazić wspólnie ponad podziałami partyjnymi, ponad podziałami środowiskowymi i ideowymi protest przeciwko decyzji Jacka Majchrowskiego o powołaniu na ważne stanowisko w instytucjach samorządowych osoby obciążonej licznymi zarzutami prokuratorskimi. Uważamy, że taka decyzja jest ujmą na honorze naszego miasta. Jest także plamą na wiarygodności samorządu. Jest dowodem na to, że niestety władze samorządowe, zwłaszcza wtedy, kiedy wybierane są po raz kolejny, mają skłonność do popadania w pychę, mają skłonność do odrywania się od rzeczywistości. Dlatego chcieliśmy ponad podziałami partyjnymi zaapelować po pierwsze do pana prezydenta Majchrowskiego o natychmiastową zmianę decyzji o odwołanie pana Jana T. ze stanowiska, które Jacek Majchrowski mu powierzył. Po drugie, chcemy zaapelować do radnych Platformy Obywatelskiej o zerwanie koalicji z Jackiem Majchrowskim, o ile on nie zmieni swojej decyzji. Chcę przypomnieć, że Platforma Obywatelska jest współrządzi dzisiaj wraz z Jackiem Majchrowskim. Jeżeli nie zerwie tej koalicji, będzie moralnie i politycznie współodpowiedzialna za to, że tak ważne stanowisko w instytucjach miejskich piastuje człowiek, na którym ciążą zarzuty. Chcemy wreszcie zapowiedzieć, że o ile nie dojdzie do odwołania Jana T. ze stanowiska, które piastuje, to rozpoczniemy ponad podziałami politycznymi w przyszłym tygodniu konsultacje w sprawie przeprowadzenia w Krakowie referendum o odwołanie Jacka Majchrowskiego. Szanowni Państwo, historia zna już konia senatorem. Od niedawna w Krakowie mamy nową historię. Jan T. dyrektorem. Dyrektorem największej spółki miejskiej został powołany człowiek z 13 zarzutami prokuratorskimi. To jest niewątpliwie psucie państwa, psucie samorządu i utrwalanie praktyk, których nie chcielibyśmy, aby to samorząd krakowski stał się liderem i orędownikiem tego typu przemian w Polsce. Tak jak powiedział pan poseł Jarosław Gowin, zaczynamy szerokie konsultacje i pierwszym naszym krokiem jest wniosek, z którym zwracamy się do radnych o to, aby jeśli w przypadku braku zmiany tej decyzji w dniu jutrzejszym do 12, to jest tyle czasu, że na pewno taką decyzję można w tym czasie podjąć, tym bardziej, że pan prezydent miał sporo czasu i wiele sygnałów z państwa strony do tego, aby tę decyzję podjąć. Jeżeli ta decyzja nie zostanie podjęta, zwrócimy się z wnioskiem do radnych, aby jeszcze 17 sierpnia w Radzie Miasta pojawił się wniosek o rozpisanie referendum w kwestii właśnie odwołania pana prezydenta Jacka Majchrowskiego i o przegłosowanie go w pierwszym możliwym terminie, a zatem 31 sierpnia, nawet jeśli będzie wymagało to odwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Jeżeli ta droga nam się nie uda, jeżeli ta droga się nie powiedzie, stoimy tutaj przedstawiciele wielu środowisk społecznych i politycznych, będziemy się starali złożyć ten wniosek właśnie w takim trybie, abyśmy zebrali podpisy i doprowadzili do referendum decyzją mieszkańców miasta Krakowa. Szanowni Państwo, ja w imieniu partii Korwin chciałbym dodać tylko dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że ta sprawa Tajstergate jest tylko wierzchołkiem góry lodowej. To jest sprawa, która jest przykładem na to, na jakiej zasadzie sprawuje się władzę w Krakowie, a ta zasada brzmi prosto: brak zasad. Liczy się tylko interes partykularny interes poszczególnych osób. O tym, że król jest nagi, ja mówiłem głośno już w czasie kampanii na prezydenta Krakowa. Wtedy był to głos rzadki, dlatego ja z tej sprawy paradoksalnie się cieszę, bo to jest kropla, która przelała czarę goryczy i spowodowała, że odwaga wygrała ze strachem. Strachem przed otwartym krytykowaniem władzy w Krakowie, który wisiał w powietrzu jak krakowski smog. Druga rzecz, którą chciałbym powiedzieć, to jest to, że tutaj zgromadziły się środowiska o różnych poglądach politycznych i to wskazuje na to, że ta decyzja jest nieakceptowalna nie ze względu na określone poglądy polityczne. Ta decyzja nie mieści się w żadnych poglądach politycznych. Często działania prezydenta Majchrowskiego w naszej ocenie bardziej przypominają właśnie gangsterkę niż politykę. I nie dziwne, że mieszkańcom Krakowa władza w Krakowie kojarzy się z dwoma atrybutami. Pierwszym jest cygaro, czyli symbol buty i arogancji, ale też właśnie gangsterki, symbol kojarzący się z Al Capone, którym trochę jest właśnie prezydent Majchrowski. I drugi atrybut, czyli koperta, symbol tego, że załatwia się w Krakowie sprawy nie tak, jak się powinno. Mam nadzieję, że teraz, kiedy
nadal Krakowem rządzi właśnie Cygaro i Koperta, kiedy rządzi Krakowem smok, wspólnie uda nam się obalić tego smoka, bo ten smok co prawda nie pożera dziewic, ale marnuje nasz potencjał królewskiego miasta Krakowa. Dziękuję. Społeczeństwo ma dość czytania codziennie informacji o patologiach na szczeblu władzy w Krakowie. Będziemy robić wszystko i wspierać wszystkie inicjatywy, które doprowadzą do zmiany tego, co w tym momencie się dzieje, do zmiany pana prezydenta Majchrowskiego. Popieramy referendum. Będziemy działać dalej.